young Felipe. Never been concerned about the he say, she say. Look inside my bigger cat, you see it's my B-day. Every day, all day, but I do not eat cake. And I do not see hate. Stink meaner, my demeanor with the Nina. Senoritas wanna meet me at the Catalina. Mixer, mix it up with my elixir. Overlooking the ocean, I'm hoping I see Clipper. Young Felipe, moving like a GTA. But not CJ, more like Tommy. Gabi, facts. See, told me keep shining in the streets and we're still wildin'. Only peace, only violence, no violence. In the sun where I'm highest, melanin biased. Dumb iron maid, darkest shade while she cleans my braids. Skin don't fade and I'm still not fazed by your magazine praise. We just wanna be great in these African jeans. All I want's my kids to have some nepotism. All I want's my wealth to have some repetition. Call my humble son and tell him that's the mission. Tell him that's the vision. Yeah. Tell him that's the mission. Yeah. Tell him that's the vision. Mercedes Benz, so amazing how you raised this bad kid to a man in a whole different land. You made it. I don't wanna keep you waiting. No, I just thank you for your patience. Slama Lincoln, we can make this go again, again, and again. We can make this go again, again, and again. We can make this go. All I want's my kids to have some nepotism. All I want's my wealth to have some repetition. Call my humble son and tell him that's the mission. Tell him that's the vision. Yeah. Tell him that's the mission. Yeah. Tell him that's the vision.
submission. Yeah. Are you crazy? All I ever hear is people talking about how bad nepotism. You know how badly I want some nepotism in my life. So, ich danke für Ihre Geduld und darf dann um Ihre Fragen bitten. Für heute haben wir's. Danke fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Witamy serdecznie i zapraszamy do słonecznego Stuttgartu na Mercedes-Benz Arena, gdzie wszyscy zebrani na stadionie kibice czekają już na to spotkanie. Mówi Tomasz Smokowski, a ten mecz skomentuje wraz ze mną Jacek Laskowski. Przed nami pierwsza kolejka Bundesligi. Mam nadzieję, że będzie to dobre preludium do pięknego sezonu. Drużyna VfB Stuttgart zmierzy się z Greuther Fürth. To właśnie na tym dniu skupiały się myśli większości graczy podczas wszystkich tych gier przedsezonowych. Startuje liga, o to chodziło. Czas brać się do pracy, mocno zacząć, a potem w miarę możliwości nie obniżać poziomu. Na papierze wszystko to wydaje się bardzo łatwe, a jak wyjdzie w rzeczywistości, niebawem się przekonam. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. I mamy strzał. Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. No cóż, chyba obaj spodziewaliśmy się tu pierwszego gola w meczu, tymczasem nic z tego. Świetna interwencja i nadal 0-0. Spójrz, to może być bramka. I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Endo. Borna Sosa. Ładne minięcie. Może być groźnie. Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. Co za interwencja! Jak on to wyciągnął?
No, rywal już zdążył unieść ręce. Wszyscy tu byli przekonani, że to wpadnie. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Opłacił się pressing. Piłka opuściła boisko. Dobrze go teraz znalazł. Gol! Czyste złoto! Ależ trafił tę piłkę z woleja. No, wspaniały był to strzał. Brawo, brawo! I mamy powtórkę. Ależ to zacentrował. Proszę tylko popatrzeć, jak złożył się do tego woleja. Jak na treningu. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. No to mamy 2-0. No nie do końca ten wślizg mu wyszedł i sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. Ze stałego fragmentu gry wrzuca w pole karne. Bramka! A to znaczy, że to jeszcze nie koniec. Już tylko jeden gol straty. Widzimy świetną centrę, która otworzyła drogę do bramki. Czapki z głów, bo ta główka była tego warta. Świetne uderzenie, znakomita bramka. Mamy teraz wynik 2-1. Ostry atak na nogi, to nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Nie, tak grać nie można. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Oby skutecznego. Dali mu miejsce, może stąd dośrodkować. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Brawo, cudowna parada, będą to pokazywać w skrótach. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. I zaraz ponownie zobaczymy rzut rożny w ich wykonaniu. Centra w pole karne. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Ależ okazja teraz! Jest! Tak! Piłka w siatce! To daje im w tej chwili dwubramkową przewagę. Popatrzmy na powtórkę. Pewny strzał z bliskiej odległości. Właściwie stuprocentowa sytuacja. Trzeba po prostu znaleźć się w dobrym miejscu i pewnie wykończyć takie akcje. Na tablicy wyników 3-1. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Jest za linią obrony, uwaga! Bardzo niecelny strzał, choć wydawało się, że to powinien być gol. Sytuacja sam na sam potrafi deprymować. Często takie akcje wieńczy taki nieudany strzał. Odebrał tę piłkę jak na treningu. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Będzie miał okazję do wrzutki. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może... Czy zdoła trafić? Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Groźnie. Trzeba wracać do obrony.
Uwaga, okazja! No i proszę! Piłka ląduje w siatce! Piękna główka! Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. A i samo uderzenie głową warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. Na tablicy wyników mamy 3-2. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Skrupulatnie, cierpliwie budują atak. Endo. Jest podanie. Jak to się rozwinie? Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie. I mamy przechwyt piłki. No i po ataku zagrożenie minęło. Piłka jednak nie opuściła placu gry. Może być groźnie. Świetnie zagrał. Będzie groźnie. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Wspaniale teraz broni bramkarz. Naprawdę pokazał klasę. Centra w pole karne. Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego. No i będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. Niezły to był strzał, ale jeszcze lepszy był bramkarz. Ależ przechwyt, prawie pod bramką rywali. Bramkarz broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. Ależ teraz doskonałą szansę udaremnił obrońca, świetnie to wybił. Ma tu trochę miejsca na wrzutkę. Nielsen. Czy wykorzysta tę okazję? Bramkarz się rzucił. Wyciągnął jak struna. Wrzuca piłkę przed bramkę. Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpoczną teraz od bramki. Endo. Borna Sosa. No, grając w ten sposób, drużyna sama naraża się na niebezpieczeństwo. Świetnie teraz bramkarz radzi sobie z tym strzałem. Dobrze się wyciągnął. Tak, Tomku, pokazał teraz klasę, ale niczego innego się po nim nie spodziewałem w tej sytuacji. Dobre wycofanie ze skrzydła. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie. Czy trafi do siatki? I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować. I oto... Nunca se apartou da natureza um corpo só. Livre tenho duas cabeças, como pássaro africano são. Eu olho pra trás e reconheço o futuro. Brincado no agora, resplandece o amanhã. Sou forte ainda como a folha da obra. Quem vem te guia, nunca erra a direção.
sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão. Baoba! Livre tenho duas cabeças, como pássaro africano são popá. A leveza de quem se expande por inteiro, porque nunca se apartou da natureza um corpo só. Livre tenho duas cabeças, como pássaro africano são popá.
past the fondness, slumber through to it out in the deep, took the brunt of the boulder, couldn't have something they couldn't see, made a mess of the border, with a new strain of a disease, didn't know what they started. Stark asymmetries unfolded overnight, created something deep, tenfold in the light. Heaven knows I've given up trepidation, hope of dust. Myself a beneficiary, more ideas in the cauldron. Half the world is a hold overseas. What you believe till it's over. Shark asymmetries. Symmetry, now we blew her too. Before the overnight, something to refuse on the creator. Tell us something key to stay. Tenfold in the light.